Siemano, tutaj Stefan Bąk i witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zobaczycie sobie, co robiłem w grudniu 2021, no bo nagrałem kilka nagrań właśnie w grudniu i wyszło one na tyle spoko, że można je wrzucić na kanał, więc zapraszam Was do oglądania. Postanowiłem, że takiego vloga zrobię, więc Wam też pokażę tutaj taki oto ołtarzyk. Ostatnio wymieniłem okładki moich płyt na kolorowe, bo wcześniej były, tutaj są czarno-białe. I właśnie wcześniej były czarno-białe, teraz są takie i jest ten ekranik taki ładny. A ktoś nie ogarnął CB tutaj, to lampki powiesiłem. O, tutaj są właśnie lampki, takie baterie właśnie i fajnie jest, nawet spoko to wygląda. W tym roku trochę mocno odpocząłem od nagrywania i dlatego też nie widzieliście, jak to wygląda. Między innymi coś, co nie mogę nagrać na YouTube, ale tego nie zrobiłem. Tu macie takie coś. To jest właśnie taki system z prysznica. I on został, on wcześniej tutaj był wiatrak podłączony, który dalej działa. On jest nam gdzieś za folią, musicie mi wierzyć, czy tam jest. Ale tutaj także takie lampki były. Ja postanowiłem tutaj polutować. Właśnie tutaj, o. Na takich przewodach. To są akurat przewody, którymi leciało 12 V. Tutaj w ogóle jak się dotknie te rezystory, to trochę razi. I naklejka jest zrobiona i właśnie dzięki temu mamy... O, tutaj jest takie niebieskie. I też jest druga opcja. I wtedy świeci pod tym, bo tak to nie ma. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj także rzecz, którą odebrałem za darmo. Pozdrawiam pepper.pl. Do firmy można było odebrać taki oto kalendarz. Pomyślelibyście, że to kalendarz, no największy, to on tutaj tych nie ma dat, no ale powiedzmy, że jest to teoretycznie kalendarz. I tutaj jest troszeczkę jeszcze zatowarowania. W ogóle pokazywałem kiedyś całe to pomieszczenie, nawet chyba nigdy. Tu mam kalendarz no, za darmo, widziałem. Tutaj są jakieś pojemniki, tutaj mamy na przykład, a tu mam jakieś żarcie. O, czekolady, te czekolady białe. I chyba miało być chyba użyte do sernika, co nie? I tak to właśnie wygląda. Ostatnio też kupiłem laser AB. Kupiłem cartridge, w sensie toner, do mojej drukarki laserowej. Trzeba było się wykosztować, no bo to tam 200 wykosztuję. Ale to wystarczy, tak jak cartridge taki na 500 stron wystarczył od kwietnia 20 do teraz. Jeszcze jest cały czas. No to prawie 2 lata. No to powinno tak z 4 wytrzymać. Więc jestem też takiej nadziei. Siemano, jestem słabym vlogerem, bo nie nagrałem nic, jak nadawałem paczki. Dawno tego nie robię, ale to słabe wytłumaczenie. Dzisiaj miałem się zająć po południu, a mamy 19.14 już mamy. Tutaj są LEDy. I tutaj macie zaznaczone takie miejsce. To miejsce odpowiada miejscu, w którym LEDy nagle nie są żółte. W sensie tu jest biały kolor ustawiony, ale tu nagle magicznie do końca jest żółty. Już to sprawdzałem i to wina na pewno tego, więc jak wezmę coś metalowego. Dobrze? Nie, dobrze teraz. Jak styknę, no to wtedy nagle są białe. Więc muszę wziąć lutownicę, nie tą taką moją, tą stację lutowniczą, tylko taką lutownicę za 4 dychy z budowlanego, podpiąć jakiś przedłużacz i zrobić tutaj. Już tą gumę taką tu usunąłem i tutaj po prostu się podgrzeje cynę, to zaskoczy i będzie git. Tak mam nadzieję. A jak wyjdzie, no to znając moje umiejętności manualne, może być różnie. Mam tutaj lutownicę. To jest taka z PRL-u jeszcze. Ale te są niezawodne. No bo nie znalazłem tej takiej, której szukałem. Jest 22.40 i teraz to robię. Podłączę do takiego gniazdka na radio, więc jest odłączona jeszcze i robimy to. Nie wiem, czy już jest zupełnie temperatura. O, LED mi przestał działać. No, baterie się rozładowały. Już tak miga. O, tu jest. Tutaj jest ten punkt.
Chyba jest git. O, i tu. I palmy ten czwarty tutaj, czyli ten ostatni budowaliśmy. W sensie ten tutaj, o. Styka, styka. Powinno działać, powinno. A więc zobaczmy, czy działa. O, tak wygląda to lodnica, bo tak dokładnie nie pokazałem. 80 któryś rok produkcja. I działa do dzisiaj. Ej, uwaga. Na tą chwilę działa. I działa w ogóle, więc nic nie zepsułem. O, chyba git widać. No, więc troszeczkę jednak cyny musiałem użyć. Więc sobie przyniosłem, to jest chyba akurat ołowiowa. Ja mi się wydaje, że tutaj była użyta bez ołowiowa, no ale... Ale jest naprawione i LEDy są białe. Dzięki temu właśnie oprócz migającego tego. No i mamy LEDy, więc jakby nie jest tutaj tak super jasno dzięki temu, że mamy choinkę właśnie i są te lampki i jeszcze neonik. Może się tak jak ten zostawić suba lajka, wiecie o co chodzi. Więc stara podołała zadaniu i to na dzisiaj chyba tyle. Siema, dzisiaj mamy 14 i teraz sobie rozkminiam jedną rzecz, bo nutkę sobie stworzyłem do nie albumu, a do mixtape'u, który kiedyś się pojawi, jak będzie gotowy. I mi się przypomniało, że Janusz Przeszka, możecie go swoją dekarzyć, do dzisiaj nie oddał mi 2 pendrive'ów. Słuchaj, Janusz, wiem, że mnie oglądasz. Była dla ciebie przygotowana pocztówka z więzienia, dlatego że tworzyłeś do niej okładkę, w sensie zdjęcia. Pozdro, bo w ostatni dzień. Po co robić coś wcześniej, skoro można to robić na ostatnią chwilę? Tu jest dla ciebie płyta. I ona czeka od jakoś września, października na ciebie. No i nie wiem, czy się doczeka, bo mi chuj. Oddałeś 2 pendrive'ów do dzisiaj. Pożyczę ci pendrive'y, bo system instalowałeś sobie i do dzisiaj ich nie odzyskałem. Nawet ci nie upomniałeś o te pendrive'y. No więc słuchaj, tutaj czeka płytka, ale do mojej rączki mają trafić 2 pendrive'y. To taka informacja dla ciebie, żeby cię poniżyć w internecie, gościu. O, chyba działa. To nie, trochę przycięło, ale... O, dobra, teraz mi przycinam. Dzień dobry. To jest... Nie miałem za dużo czasu, żeby ogarnąć to. Nie mam za dużo czasu, żeby ogarnąć kamerkę, więc jej nie ma, ale macie samy dźwięk. Jest to w tym momencie finał rozdziału drugiego Fortnite. W ogóle nie ogarnę tutaj motywu sezonu, bo totalnie nie wiem, jakby co tu się działo, bo nie grałem w tą grę od oj dawna. W ogóle nie ogarnę motywu sześcianu, co tu się od Janie pawliło całkowicie. Jakby ta gra jest jakby, no według mnie trupem. W sensie tak uważam, po prostu ta gra już nigdy nie będzie taka sama i... To nie będzie to, co jak był ten skin, czyli sezon trzeci i tak dalej. Mam nadzieję, że wrócimy na pierwszą mapę. A bo będzie bardzo duże tutaj nawiązanie. Ja pamiętam ta igliza, bo ona jeszcze była zamknięta. To jest to, co kojarzę z tego rozdziału jeszcze, tak? I trochę ten początek jeszcze grałem. Chyba, nie wiem, w sumie... Oj! A właśnie motyw UWO, to faktycznie też było. No. Okej, możemy do nich strzelać. Oj, coś tu się od Janie Pawła. Sześciany i tak dalej. To też jest motyw sześcianu. Więc nie wiem. Co to jest? Właśnie ten sprawdzałem mikrofon. Ucieczki przed ostatnią rzeczywistością. O, Jonesy, to ten sam. Chciałeś zgrywać Hojraka Jones. Jonesy, w sensie Jones, no. Co się dzieje z Hojrakami? Może przeszukają i dalej walczą? Nie ty na to. Wykonać. Nie. To nic osobistego, Jones. Co ty robisz? Chociaż sprawdź mi przyjemność. Nie wiem, ktoś sprawdzi to w takiej wody. 7. O. Gotowe. Zaczynamy fazę drugą.
miał właśnie ten problem, o którym wam przed chwilą mówiłem, że... że kurczę, nie ogarniam w ogóle fabuły. O, jest pierwsza siódemka. Zatrzymaj ich! Dobra, wycofujemy się! Teren bezpieczny. Widzimy się po drugiej stronie. O! Wszyscy za mną na mostek, tam będziemy bezpieczni. Bardzo spoko w sumie. Fajnie tak uciekać przed śmiercią, świetny trening cardio. Pozwólcie, że ja otworzę. Co tu jest? Z Jones i Ramirez chyba właśnie. To jest bata, to jest jedna z siódemki. Obóz bojowy. Nic się nie bójcie, zaraz sam przesunę. Zaraz będziemy na miejscu i dam wam chwilę przerwy na oddech. Uwaga! Znam inną drogę. Co za dzień, no nie? Uważaj, krawędzie są gorące. 30 stopni. Spokojnie, użyte epicentrum wyspy. Jesteśmy tu bezpieczni. Ale nie byłbym pewny. 45 stopni. To już ostatni. Udało się. Gdzie moja broń? No, chyba ją gdzieś upuściłem. W punkcie zerowym. Dlaczego przez nią ciągle muszę cię ratować? Dobrze, udało ci się. I przyprowadziłeś pędlarzy. Powierzchnia stracona, ale tu chyba będziemy bezpieczni. To ma być... Nie, wywaliło mi. Kompa mi wywaliło. Jeszcze raz obejrzymy sobie to zaraz. Dobra, słuchajcie, więc okazało się, że mój komputer niestety najmocniejszy nie jest i postanowił się wypierdzielić w tym momencie, w którym przerwało się po prostu nagranie, więc dlatego też cofniemy się do tego jakby momentu, w którym my skończyliśmy. To ma być bezpieczne? Wytrzyma. Ma test na ciśnienie 1000 atmosfer. No i właśnie, gdzieś tutaj nam wywaliło. Tutaj właśnie jakoś strzeliło. Nie wiem jak ten, cały czas się nagrywam w mowie. Ja cały czas się w mowie nagrałem, więc jakby nagrałem, a dzięki temu mam zachowane. Bo jakbym nagrał w MP4, no to niestety byśmy sobie nie zobaczyliśmy. Tak. Wycieki były prawdopodobne. Nie oglądałem wycieków, to też warto zaznaczyć. Gdzieś je, powiedzmy, widziałem, mogłem wyjść w artykuł i je zobaczyć, ale... To ja. To ja. No właśnie. Papa. Nie ogarniam motywu fabuły. I to też powiedziałem, wygląda zajebiście. To jest cała wyspa? Ale widoki w ogóle, co tam się dzieje pomiędzy tymi wyspami? To jest chyba, tak, to jest cała wyspa i ona w momencie w pionie jest. I co tam jest? No to jest niesamowity widok. Co nie? I króla sześcianów, cyk. Jest i nowa wyspa. Szkoda, że niestety mnie nie było na samym evencie i nie mogłem wam go tak pokazać i rel. No ale cóż, no mówi się trudno. Nie wiem, czy ona wróciła do pionu, czy ona się odwróciła. Bo tutaj to tego nie widzę. No nie, już tego nie. O, to jest tu dołączenie na bączki Stefana. To wrzucę, żeby tutaj było cokolwiek. Jestem trochę zawiedziony i nie umiałem nigdzie znaleźć w internecie takiej fajnej, skondensowanej papki informacji właśnie na temat rozdziału drugiego, jakby całej fabuły i tak dalej, bo jej totalnie niezbyt już śledziłem, w sensie początek jeszcze ogarniałem, bo tam jeszcze trochę grałem, bo to był początek 2020 roku, no ale później już totalnie, nie, w sensie ta gra się już zepsuła w sezonie 5, to już szło w dół tylko. Więc sezon 5 pierwszego rozdziału, więc nawet nie mówmy tutaj o drugim rozdziale, bo to no uważam, że tutaj była tragedia, no w sensie ja tutaj tak biłem, spędziłem na to nie wiem już w sumie nawet ile, ale to nieważne, minął pół godziny od tego wydarzenia, nie popisał się Epic, Epic ma już wyjść.
Ale oni już tyle hajsu zarobili, że to coś tam robią, ale najbardziej im boli dupa generalnie z ratowanie świata, bo ratowanie świata to jest zajebisty tryb. Epic ma w niego f***ne, niestety. Jakby było RS dbane, jakby Epic dbał o RS, tak samo jak dbał o Fortnite, to pewnie nikt by za RS nie grał. Ale jakby fajnie się zajęli tym ratowaniem świata, wydaje mi się, że naprawdę kurczę, grałbym w Fortnite, gdyby ratowanie świata było aktualizowane, a tam dalej jest stary interfejs z 2018 roku, więc wiecie, niestety. To tyle z moich wywodów na temat Fortnite'a, bo ile też można o tym gadać, i niestety tutaj nie ma co gadać o tym temacie. No i to było na tyle, ten grudzień jakiś aż tak ciekawy nie był, ale materiał się zrobił, mamy coś tam, więc dziękuję wam za oglądanie, widzimy się za 2 tygodnie w odcinku właśnie z Królem Podlasia, tak jak tam było w połowie filmu, cześć. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, Orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa, ziomek jest pryszczem, kurwa, nie jestem chory.